Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w trzeciej, już ostatniej części filmiku, gdzie gramy bramkarzami w demie FIFA 17. Graliśmy już tymi najlepszymi, Neuerem, De Gea, Handanowiciem, Buffonem, a teraz przyszedł czas na tych teoretycznie najgorszych, czyli na Freya, Guzmana i, sorry jak przekręcę nazwisko, Higashiguchiego. No. Szczerze, z japońskimi nazwiskami za dużo nie miałem styczności, no bo za może tym Shusuke Nakamurą, więc... Nie wiem jak się do końca czyta, ale myślę, że jakoś najgorzej nie było. Chociaż też pewnie Japończyk by się jakiś za głowę chwycił, jakby tą wymowę usłyszał. Więc zaczynając. Szczerze, ci bramkarze mnie zaskoczyli. Myślałem, że będą bronić dużo gorzej niż bronili, a bronili bardzo fajnie. Nie czułem wielkiej różnicy między tą trójką, a na przykład Trappem czy Lopezem, ale już dało się zdecydowanie odczuć różnicę między nimi, a na przykład Neuerem czy De Gea, bo jednak to jest inna półka. No wiadomo, tam gdzie Neuer łapie piłkę i się zastanawia, dlaczego tak słabo ktoś uderzył na jego bramkę i taka trochę zniewaga dla niego oczywiście, no to ci bramkarze ledwo co odbiją tą piłkę, no ale to jest logiczne. Jednak mają dużo mniejsze umiejętności łapania, parowania czy ustawiania się, ale i tak spoko się nimi broni. Pozytywnie szczerze mnie zaskoczyli, bo myślałem, że będzie dużo gorzej. Więc tak szczerze, ta kariera Drągowski nie musi być wcale taka ciężka, bo ci bramkarze... Chyba Frey ma do niego dość porównywalny overall, no bo jednak Guzman to jest bramka z overallem powyżej 75, więc jednak to już jest trochę wyższa półka. Ale nawet tym najsłabszym Japończykiem bronił mi się świetnie, potrafił się dobrze zachowywać, więc myślę, że kariera bramkarza może być dość fajna. Warto też czasem przetestować tych teoretycznie najgorszych, bo wtedy widzicie, że czasem nie ma wielkiej różnicy między bramkarzem, który ma overall 80, 2 czy na przykład 77 czy 71. No, to nie są jakieś olbrzymie różnice. Wiadomo, pewnie w Ultimate by to wyszło, ale jak sami sterujemy tymi graczami, to jest zupełnie inaczej, bo jednak to my mamy duży wpływ na to i to też wiele od nas zależy, bo co z tego, że możemy mieć Neuera, nie? I grać Neuerem karierę, jak możemy się tak źle ustawiać, że i tak puścimy tą bramkę, bo Neuer też ma ograniczone umiejętności. Jak pół bramki odsłonicie i ktoś uderzy tuż przy słupku, to i tak nie zdążycie tam dolecieć, nie? Fajnie się nimi broni, co tu dużo mówić, no. Myślałem, że będzie naprawdę dużo, dużo gorzej. Pozytywnie mnie zaskoczyli. Oczywiście, stracone bramki też się zdarzały, no bo... No to jest normalny mecz jak mecz, no. Nie zawsze uda się zachować czyste konto, czasem i bramkę trzeba stracić. Ale myślę, że bramkarze w tej FIFA do bronienia będą bardzo fajni. Bo po nawet tych trzech odcinkach mogę powiedzieć, że broni mi się już dość przyjemnie. Nie odczuwam jakiejś takiej olbrzymiej różnicy między FIFA 16 pod względem bronienia, a FIFA 17. Oczywiście są tam jakieś małe, kosmetyczne zmiany, że bramkarze wykonują na przykład jakąś interwencję w inny sposób, no ale to jest co FIFA, nie? Że czasem inaczej ta animacja obrony wygląda, ale nie czuję, żeby to było jakieś gorsze. Czasem nawet lepiej to wygląda, no, bo widać w tych pierwszych niekiedy filmikach, jak na przykład bramkarze piąstkowali piłkę po rzucie rożnym, że potrafili taką bardzo efektowną interwencję zrobić. Piłki też łapią dość pewnie bramkarze, nie popełniają jakichś takich, wiecie, klopsów, że piłka ledwo co toczy się do bramki, a ty ją odbijasz do boku. Nie, takiego czegoś nie ma. Fajnie też potrafią rzucić się na tą piłkę przed napastnika. Czasem moim zdaniem, nawet jak sfaulujemy bramkarzem, to w tej chwili przynajmniej mnie nie odgwizdali jakiś tam fauli. Chyba tu jedna będzie taka sytuacja, gdzie moim zdaniem był faul, ale jednak sędzia go nie odgwizdał. Ale no, co tu dużo mówić, no błędy się zdarzają, tak samo jak w poprzedniej FIFA na samym początku praktycznie karne były za wszystko. Że dotknąłeś rywala i był karny, to potem wprowadził łatkę, że praktycznie za nic nie było tych karnych, aż w końcu doszli do tego, że w miarę się to zbilansowało, że karne były za to, co powinny być. Chociaż i tak, wiadomo, FIFA to jest tylko i wyłącznie gra. I też tutaj błędy będą się zdarzać, też będą karne. No z kapelusza totalnie, że wpadnie na was zawodnik i będzie rzut karny, gdzie wy nawet nie mieliście na to wpływu. Ale to było w każdej FIFA, jest i będzie. Ale odnosząc się do gry bramkarzy, praktycznie nie było takiego bramkarza, którym broniłoby mi się w tym demie tragicznie. I to jest fajne, wam powiem. Bo jakby nam się wreszcie trafił taki bramkarz, który byłby tragiczny, no to by źle świadczyło grze. A jednak jeśli wszyscy bronią na przynajmniej przyzwoitym poziomie, to jest dobre. Wiadomo, jedni są lepsi, drudzy gorsi. Wiadomo, im większe umiejętności, im wyższy overall, tym lepiej, tym łatwiej się broni.
tym bramkarz mniej błędów popełnia. No ale wiadomo, nie wszyscy bramkarze mogą być idealni. Też wiele od nas zależy na przykład w karierze bramkarzem, bo możemy wybronić taką piłkę, której komputer by nie wybronił, a też możemy wpuścić taką kuriozalną bramkę, której komputer by w życiu nie wpuścił, bo by aż takiego błędu nie popełnił. Wiadomo, jesteśmy, jeśli sterujemy bramkarzami, nadal tylko ludźmi i też popełniamy błędy. Ale mam nadzieję, że kariera w FIFA 17 będzie dość fajna. Gramy oczywiście Bartłomiejem Drągowskim, mam nadzieję, że dojdziemy do wielu sukcesów i wielu ciekawych chwil. Zobaczymy, ile odcinków wyjdzie. Borujcem w FIFA 16 oczywiście było 90 odcinków. Czy uda nam się to przebić Drągowskim? Zobaczymy. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następne. Trzymajcie się!